Legionowski Ośrodek Pomocy Społecznej nie ustaje w działaniach mających na celu aktywizację i doszkalanie osób trwale bezrobotnych. We wtorek uroczyście podsumowano dwa realizowane przez niego projekty. Złap swój sukces i kolejny etap aktywności drogą do sukcesu. Dzisiaj będą odbierać zaświadczenia uczestnicy projektu o ukończeniu tego projektu Złap swój sukces. A uczestników aktywność drogą do sukcesu będziemy jakby podsumowywać, ale jeszcze będą w grudniu kontynuowali szkolenia i warsztaty dla nich zaplanowane. Realizacja projektu Złap swój sukces trwała przez 2 lata. Był on skierowany do osób trwale bezrobotnych, borykających się z uzależnieniami, opuszczających zakłady karne i mające problemy opiekuńczo-wychowawcze. Przygotowano dla nich całą ścieżkę wsparcia zakończoną kursami zawodowymi i kursem prawa jazdy. Na dzisiejszej konferencji będziemy mieli tą przyjemność porównywania tych zaplanowanych i tych zrealizowanych przez ośrodek w projekcie Złap swój sukces rezultatów. Mogę tylko zdradzić, że osiągnęliśmy więcej jak 100%, bo ponad 200% założonych rezultatów, czyli i popularność tego projektu, efektywność tego projektu była na bardzo wysokim poziomie. Początkowo zakładało bowiem przeszkolenie 120 osób. Ostatecznie skończyło się na 333. Drugi projekt, czyli aktywność drogą do sukcesu, nie jest już skierowany do aż tak szerokiej grupy. W jego tegorocznej edycji wsparciem objęto 30 osób. W tym roku szkoliliśmy kucharki, opiekunki środowiskowe na potrzeby naszego ośrodka głównie. Wiele pań deklaruje chęć pozostania w zawodzie, który nabyły, także mam nadzieję, że faktycznie część naszych podopiecznych podejmie pracę i jakby wyjdzie z grona bezrobotnych. Nic więc zatem dziwnego, że już teraz sporo osób pyta o przyszłoroczną edycję projektu. Zapotrzebowanie jest olbrzymie, zwłaszcza na kursy zawodowe. My już po zamknięciu rekrutacji mieliśmy mnóstwo telefonów, pytań, czy jeszcze można się dopisywać. Mieliśmy listy rezerwowe i już mamy kolejkę chętnych na miesiąc styczeń, kiedy będziemy rekrutować kolejne osoby na opiekunki osób starszych. Wtorkowa uroczystość poza podsumowaniem obu projektów była poświęcona także obchodom Dnia Pracownika Socjalnego. Za ich pracę, a właściwie służbę, drogą listową podziękowali im prezydent RP Bronisław Komorowski i senator Anna Aksamit.